Cywilizacja łacińska jest to dosyć ciekawy slogan, głównie prawicowy, używany przez prawicowych myślicieli od Feliksa Konecznego w latach międzywojnia do dzisiaj, przez polskich zwłaszcza, ale mówi się także o cywilizacji łacińskiej w takim szerszym kontekście międzynarodowym. Można powiedzieć, że ta cywilizacja zachodniego chrześcijaństwa, którą Huntington przedstawia, to też jest trochę taka właśnie cywilizacja łacińska, chociaż dziwne, że on nie zalicza do niej Ameryki Południowej, gdzie to jest przecież katolicyzm, a nie żadne prawosławie, więc też można by tutaj powiedzieć, że cywilizacja łacińska. Cywilizacja łacińska jest takim, taką trochę zagwozdką intelektualną, dlatego że nie wiadomo, co to właściwie jest. Nie wiadomo, co to jest cywilizacja łacińska do końca. Według Feliksa Konecznego cywilizacja łacińska jest to cywilizacja, która odnosi się na przykład do własności prywatnej, do poszanowania tej własności prywatnej, do poszanowania prawa, do solidnych praw przyznawanych jednostkom, co on wcale nie łączy z liberalizmem, tylko łączy to z czymś, co zawsze jakby było w tej cywilizacji, co jest jakby immanentną jej częścią. Także mamy dobre prawo, prawo rzymskie, dobre prawo, to jest kolejny łaciński element. I mamy, cóż tu jeszcze, no, pewien indywidualizm, czyli nie takie traktowanie człowieka jednostkowo, nie ma tego stadnego. I pewne ograniczenie władzy państwowej w stosunku do obywateli. Za odstępstwa od cywilizacji łacińskiej, za jakąś inną tutaj kategorię, uważał Konieczny tutaj na gruncie europejskim cywilizację turańską i cywilizację bizantyjską. W cywilizacji bizantyjskiej jego zdaniem było tak, że cywilizacja bizantyjska oznaczała, że władza cesarza Bazyleusa, jak mówiono w Bizancjum, Bazyleus, czyli ten cesarz, imperatora, jak mówiono w Rzymie, a tutaj czy Cezar, a tutaj mówiono Bazyleus, no był właściwie panem i władcą, tak? Rządził tak jak satrapa w Persji, tak jak szach Persji, czyli rządził jak królowie Perscy starożytni, rządził też w ogóle jak sułtani, jak szachowie, jak starożytni królowie Persji, jak wielcy Mogołowie w Indiach, czyli despotyzm wschodni, cała władza nad ziemią na przykład jest przynależna panu. Podobnie jest zresztą w Rosji, jak mamy pierwszych osiedleńców, pierwszych książąt rosyjskich, którzy są pochodzenia wikińskiego, skandynawskiego, Rurikowicze tak zwani. I ci Rurikowicze, oni zakładają swoje państwa, rozdzielają ziemię między siebie i te ziemie są traktowane jak własność prywatna. Nie ma możliwości, żeby ktoś inny prócz władcy posiadał te ziemie. Jest to tak zwany patrimonializm, czyli na przykład tak samo jest w Turcji, gdzie właściwie nie ma czegoś takiego jak arystokracja, nie ma czegoś takiego jak ziemiaństwo. Tak mówię o Turcji oczywiście XVII-wiecznej na przykład. Nie ma tam, że ktoś ma władzę nad ziemią. Władzę nad ziemią ma tylko sułtan. Może każdemu tą władzę zabrać z powodów politycznych czy jakichkolwiek innych i nie ma gadania. Jest to pełna despocja. Może pozbawić człowieka w każdej chwili życia, w każdej chwili majątku. Podobnie było w Rosji na samym początku, tylko co jest bardzo interesujące, to, że trudno uznać Rosję za element bizantynizmu, prawda? Dlatego, że tą władzę zakłada, chociaż nawiązuje do mitów bizantyjskich i z Bizancjum Rosja bierze pismo, bierze religię, ale władzę bierze od tych Rurykowiczów. O Rurykowiczach, co ciekawe, Konieczny nie pisze praktycznie nic, bo potem jednak pisze o Mogołach. I pisze o Mongołach. I o tych Mongołach nazywa ich sposób myślenia cywilizacją turańską, czyli totalny brak kultury, wszystko opiera się na wojnie i chęci zniszczenia, totalny klanowość i tak dalej, i tak dalej. Klanowość nie ma, nie ma odpowiedzialności jednostkowej, jest tylko stadna. Czyli jest tak, że każdy człowiek poza klanem nie ma znaczenia po prostu, tak jak, nie wiem, w dawnej Szkocji, tak jak w wielu regionach.
Także sam fakt, że klanowość występuje w wielu regionach, na przykład w Szkocji, już pokazuje, że nie jest to nic takiego aż tak nadzwyczajnego. No i on tutaj uważał, że ten pociąg właśnie do władzy, do takich czystych podbojów, do takiej tendencji do właśnie podbojów, do utożsamiania wartości z tymi podbojami, to jest ten rosyjski element. Natomiast bardzo ciekawe jest też to, że on tak wykombinował, żeby zarzucić Niemcom bizantynizm. I na przykład uważał, że protestantyzm, który on utożsamiał w dużym stopniu z Niemcami, zwłaszcza protestantyzm luterański, powoduje, że jest podtrzymywany w Niemczech północnych, podtrzymywany jest bizantynizm, który pochodzi z Bizancjum i który zawiera co prawda szacunek dla dobrego prawa niby, ale to prawo może być w każdej chwili zmienione przez władcę. To jest akurat prawda, że tak mogło być w Bizancjum, bo na przykład jak porównamy sobie starożytne rzymskie prawo 12 tablic, które jest liberalne i którym nawet władza musi pewne rzeczy robić i mamy pewną wzajemność, tak w prawie Justyniana na przykład już mamy taki typowy kodeks Hammurabiego, że oko oko, ząb ząb, wszystko władza musi zadekretować i to co cesarz to święte. Co cesarz mówi, to święte. Także mamy pewien autokratyzm i tak dalej. I teraz, że znosząc granice między władzą świecką i władzą duchowną poprzez sekularyzację dóbr biskupich w czasie reformacji w Niemczech w XVI wieku, Niemcy w jakiś sposób konserwują bizantyjskie elementy cywilizacji, bizantyjskie elementy w kulturze niemieckiej, które miały tam być od czasów Ottonów. A to dlatego, że była taka sobie cesarzowa Teofano i ona miała wprowadzić bizantynizm. Zresztą w Niemczech bizantynizm, słowo bizantynizmus, oznacza tyle co lizusostwo. Także takie dworskie lizusostwo. Także trudno powiedzieć, że kultura niemiecka tak bardzo ten bizantynizm lubi, skoro jest takie słowo. No, ale Konieczny uważał, że wszystkie te wojny niemieckie, te reformacje, to one nie wynikają tak po prostu sobie z dwóch religii, tylko z dwóch koncepcji państwa. Czyli albo państwo jest takie, że jest władza kościelna i władza państwowa, i one są niezależne od siebie, i albo jest władza taka, kościelna, która podlega państwu i de facto czyni z pastorów, na przykład, urzędników państwowych. I uważał nawet, że pomysły Józefa II nie należy rozpatrywać w duchu oświecenia, tylko w duchu bizantynizmu, czyli że Józef II, cesarz Austrii, chciał naśladować Prusy w tym, że zrobić z księży urzędników państwowych, pozbawiając władzy kościelnej. Jest to taka forma, która by pokazuje, że rzekomo między władzą kościelną i władzą państwową jest jakiś stan równowagi, który kiedy jest naruszony, to wszyscy stajemy się poddanymi tyrana. Jest to niesłychanie ciekawe połączenie, bardzo kontrowersyjne, o czym zaraz powiem. Połączenie władzy kościelnej, tego, że kościoły są w dużym stopniu niezależne od władzy świeckiej, z wolnością jako taką, że wolność jest wtedy, kiedy jest silny kościół. Czy tak jakby on mówi o prawie azylu, jaki miał kościół, tak? Że złoczyńca uciekał, mógł uciec do kościoła, oczywiście, i kościół mógł go ochronić. Tak, ponieważ był silny. Tylko że problem polega na tym, że mamy te Niemcy północne na przykład, tak? I wątpliwości do tego modelu, jaki zastosował Konieczny, jest mnóstwo. Czyli na przykład bizantynizm, okej, ale przecież w Niemczech warstwa Junkrów była bardzo wpływowa, warstwa szlachty była wpływowa. Także nie można powiedzieć, że tam by istniała satrapia już dzięki na przykład szlachcie, że szlachta mogła się postawić królowi, bo mogła, nawet w Prusach. Także element kościelny tutaj, że coś jest, co hamuje władzę, czy to jest kościół, czy to jest szlachta, no to nie ma, dobra, okej, pastorzy są uzależnieni, ale jest jeszcze szlachta. Także mamy absolutnie żadna Turcja ani Bizancjum tam nie grozi. Także pierwszy bardzo poważny błąd u Konecznego. Drugi poważny błąd u Konecznego to jest to, że patrymonialna monarchia, taka jak zakładali ją Rurykowicze, I ona oczywiście w Rosji jak najbardziej jest. W Rosji prawo niezależne od państwa, to znaczy takie prawo, którego państwo też musi przestrzegać, jest słabo zakorzenione. Jest słabo zakorzenione. Ale nie ma tam klanowości. Co ciekawe, w Rosji
On oczywiście można powiedzieć, że komunizm, on mówił, że komunizm jest troszkę ekspresją tej turańskości, ale przecież komunizm rozbija więzi klanowe. On łączy ludzi w jeden wielki klan, który się nazywa klasa robotnicza, a inne klasy mają być do niej wchłonięte. Także absolutnie nie ma tam nic klanowego, tam nic typowego dla Mongołów nie ma w komunizmie. Mongołowie narzucili oczywiście Rosjanom pewien sposób, ponieważ oni okupowali Ruś i te ruskie księstwa przez długi czas. To oczywiście oni narzucili Rosji taki strach przed władzą, taki, żeby się nie wychylać. O tym bardzo ciekawie pisze Richard Pipes. Richard Pipes pisze, amerykański historyk, pisze o tym, że na przykład najbardziej wynagradzani przez Mongołów, tych, którzy tym jarłykiem tak zwanym, wynagradzani przez panów mongolskich, takich jak Batu Han, byli ci kniaziowie rosyjscy, którzy najbardziej prześladowali, najbardziej bezwzględny sposób wykonywali to, co chcieli Mongołowie. Najbardziej prześladowali własnych ludzi. Także ten element takiego, tutaj mógł zostać utrwalony ten element takiej przemocy i połączonej z dobrą, zrozumianą jako dobra służba jakiemuś panu. Taki brak połączenia, brak solidarności z własnym ludem. Oczywiście. Ale brak solidarności z własnym ludem i klanowość mongolska? Podstawowym elementem kultury mongolskiej jest klan. Gdzie jest klanowość? Klanowość jest przecież solidarna na swój dziwny, pokrętny sposób. Odpowiedzialność zbiorowa czasów stalinowskich, owszem, ale to wynikało ze struktury klasowej. Tylko czy struktura klasowa jest jedną rzeczą i rzeczywiście komunizm może tam jakoś nawiązywać odpowiedzialnością zbiorową, tak, do tego, ale to dlatego, że komunizm głosił, że jest wina historyczna całych klas. Tylko, że gdzie jest familiaryzm rosyjski? Gdzie jest silny kult wielkiej rodziny? To nie może, jeżeli trochę mało prawdopodobne, prawda, żeby od Mongołów wziąć to, a nie wziąć tego. Wziąć odpowiedzialność zbiorową, ale nie wziąć familiaryzmu. Dlaczego społeczeństwo Związku Radzieckiego było zatomizowane na swój sposób? Tak? No to, więc zatomizowane, czyli jednak jednostkowe. Chociaż była odpowiedzialność zbiorowa. Także są to rzeczy, które pokazują, no, bardziej sensowne byłoby powiedzenie, że rosyjska cywilizacja jest cywilizacją po prostu patrimonialną, gdzie nadal trwa feudalizm. Ale to by wymagało uznania, że wiele rejonów na świecie, niezależnie do jakiej kultury należą, przechodzą podobne stadia, tak jak mówią liberałowie na przykład, albo także socjaliści. Liberałowie jak Gisorman uważają, że nie ma czegoś takiego, że jest człowiek chiński, który kocha autorytaryzm, człowiek zachodni, który kocha wolność. Nie. Jeżeli jest konfucjanizm, to jest po prostu feudalizm w wersji chińskiej. On może być, może go nie być. Na przykład Tajwan absolutnie feudalny w ten sposób nie jest. Jest zachodni. A jednak Chińczycy jakby napełniają go własną treścią, czyli to nie jest im obce. Socjaliści uważali, że w ogóle te kulturowe granice nie mają znaczenia i że wszyscy zaliczą etap feudalizm, kapitalizm i tak dalej. No to jest pewne uproszczenie, dlatego że, no ale też coś w tym czasem może i jest. Natomiast bizantynizm niemiecki, o wszystkim decyduje państwo, ale Niemcy to przecież, i to właśnie Prusy, północnie Niemcy, te rzekomo bizantyjskie. To jest pierwszy Rechtsstaat. Co prawda król Prus, Fryderyk Wielki, który panował 1740 do 1786, kazał w latach 50. swojemu prawnikowi Samuelowi von Kokcei stworzyć nowoczesny kodeks prawny, w którym właśnie ta idea, taka liberalno-podobna, tak, praw człowieka i tak dalej, żeby to było widoczne tam, żeby one obowiązywały także władze, tak, także i władze, czyli że można się procesować przeciwko swojej własnej władzy, czyli no to jest, nie ma czegoś dalszego od bizantynizmu. Co prawda Fryderyk Wielki zwlekał z zastosowaniem tego w życie, ale można powiedzieć, że pod wpływem kultury prawnej to te pruskie, rzekomo zbizantynizowane Niemcy północne, pruskie, są dużo mniej zbizantynizowane niż te skrajnie feudalne,
Tam, gdzie władza może naprawdę dużo, dużo więcej, może z ludźmi, może nie zrobić wszystko, co chcą, bo są różne tam zgromadzenia stanowe, kościelne i tak dalej, ale dużo więcej niż w tym Reichstag pruskim. I ta Bawaria, która jest właśnie, należy do cywilizacji łacińskiej, jest bardziej bizantyjska niż te rzekomo bizantyjskie Prusy. To jest kolejna rysa na tych przekonaniach Konecznego. Także jest to myśliciel, moim zdaniem, słabszy jeszcze nawet niż Huntington, który też nie docenia licznych przesunięć i zapożyczeń od różnych cywilizacji od siebie i to tak bardzo sterylnie je traktuje. No, te same wady ma też Koneczny, ale one są jeszcze większe. One w dużym stopniu myśl Konecznego wydaje mi się tworem propagandowym, który ma na celu połączenie łacińskości, kościoła rzymskokatolickiego i polskości, tak trochę jak u Dmowskiego. I to oczywiście tłumaczy jego wielką popularność w kręgach nacjonalistycznie nastawionej prawicy, ale nie tłumaczy popularności jego jako intelektualisty, bo moim zdaniem jest to myśl dosyć niekonsekwentna, dosyć słaba. Natomiast co to jest ta cywilizacja łacińska? Cywilizacja łacińska to jest, to może być rozumiane, że to jest albo rzymska, czyli to, co jest bliskie Senatus Populusque Romanus, Imperium Romanum, tak? Czyli rzymska, łacińska to byłaby taka, gdzie wojna i bohaterstwo są uważane za ważne, litościwość i nadmierna czułostkowość są ganione jako złe i wątpliwe moralnie, bo tak było w starożytnym Rzymie, stanowczość i okrucieństwo z prawej ręki jest uważane za ok, czyli z prawej ręki w sensie takiej, która ma prawo karać. Są liczni bogowie i do nich się odwołujemy i one reprezentują różne siły przyrody. Także to by było rzymskie. Oczywiście Koneczny tak tego nie rozumie. Dla niego cywilizacja łacińska to jest cywilizacja katolicka de facto. Rzymsko-katolicka. Nie wiem, co Koneczny uważał o Ameryce Południowej. Jest on bardzo europocentryczny. Szczerze mówiąc, nie wiem, co on myślał o Ameryce Południowej. Jeżeli zaliczał ją do świata łacińskiego, no to można powiedzieć, że miał rację wtedy. Przynajmniej większą rację niż Koneczny. No, świat katolicki jest oczywisty, tylko że każdy katolicyzm jest trochę inny. Katolicyzm południowy, na przykład włoski, jest taki, że właściwie kobiety go uprawiają, a mężczyźni siedzą w domach. Nie chodzą do kościoła za bardzo, idą do baru. To kobiety potem mi mówią, że ach, ty grzeszniku, tutaj się nawróć i tak dalej. To jest taki katolicyzm. Katolicyzm północny jest bardziej męski, także mężczyźni też do tego kościoła drepczą. Katolicyzmy bardzo różne. Są takie katolicyzmy, gdzie no, albo ci święci są naprawdę tylko nakładką na dawnych bogów, na przykład, nie wiem, święty Krzysztof to tak naprawdę Merkury, posłaniec, bóg transportu, że tak powiem, podróży. Więc święty Krzysztof z tym nakładem, a są takie, gdzie rzeczywiście ta myśl pogańska jest zupełnie w zaniku. Są i tutaj to absolutnie nie zależy od tego reformacja czy nie. Mówimy o świecie wewnątrzkatolickim, gdzie reformacja, jeśli się pojawiła, to została zduszona. Oczywiście były tam miejsca, gdzie się pojawiały. I reformacja niekoniecznie oznacza wzmocnienie siły państwa. Ona oznacza osłabienie pozycji kościoła. Ale zmiana siły państwa, czyli to doprowadzenie do bizantynizmu, no nie za bardzo się ma do oświecenia. Można powiedzieć, że oświeceniowcy w pewien sposób romansowali z ideą monarchii absolutnie oświeconej, a potem się od niej odwrócili. Bo uważali, że lepszym modelem jest jednak Anglia czy Niderlandy, czyli ten cenzusowy, takie arystokratyczne republiki, albo Stany Zjednoczone. Czyli dosyć mocno posunięty jednak demokratyczny wariant. Także w tym momencie porzucają w dużym stopniu monarchię absolutną, oświeconą jako koncept. Oświeconą, czyli tą różniącą się od klasycznej monarchii absolutnej, tym, że jest tolerancja religijna i jest minimalizowanie tego takiego codziennego wpływu ideologicznego, tak, na jednostkę. Czyli liberalna monarchia absolutna. Brzmi to dziwnie, ale tak to w sumie trochę było, jako koncept. Oczywiście monarchowie byli niekonsekwentni i potem była rewolucja francuska, się kompletnie zrazili do liberalizmu i demokratyzmu, wielu z nich. W związku z tym ten podział między liberalnymi demokratami a oświeceniowcami
się wytworzył i konserwatystami, którzy popierali monarchię. Ale do tego momentu było to bardzo różnie, także co kraj to troszkę inaczej i tutaj trudno powiedzieć właściwie jak to przebiegało, bo można powiedzieć, że mamy z jednej strony Hiszpanię, gdzie oświecenie się właściwie powiodło, chociaż ludzie pozostali katoliccy, tak, i mocno tradycjonalistyczni, we Francji, gdzie oświecenie jest najsilniejsze ideologicznie, ale ma mały efekt generalnie na ustawodawstwo, także mamy oświecenie, które bazuje na pietyzmie, jak w Danii, mamy oświecenie, które bazuje na francuskiej modzie arystokratycznej, na francuskie książki, jak w Szwecji. Oświecenie są też bardzo różne, mają różne podłoże, także łączenie tego wszystkiego w cywilizację łacińską, znaczy oczywiście Szwecja byłaby poza, tak? Szwecja byłaby poza i Dania, no ale dobra, zakładając, tak, że czy, zobaczmy, że pietyzm, tak, czyli pietyzm, czyli kto głosił pietyzm? No duchowni luterańscy, czyli Szwecja, jak najbardziej północni Niemcy i Dania, tylko że oni mogą być antyoświeceniowi, a mogą być prooświeceniowi. Mogą być za tym, żeby Kościół miał władzę poza państwem, bo przecież owszem nie było Kościoła rzymskiego, który był ponadpaństwowy, ale była dosyć duża niezależność państwa, prawda? Mówi teraz o cenzurze na przykład, to ona też była różnie zorganizowana. W parach katolickich Kościół sprawował bezpośrednią władzę nad cenzurą lub tylko jakoś tak mniej więcej. W Królestwie Neapolu Kościół sprawował minimalną władzę nad cenzurą, co nie znaczy, że ta cenzura nie była katolicka w treści. W innych krajach ona była duża. Także generalnie tych pęknięć na tej strukturze, czym jest cywilizacja łacińska, tym koncepcie jest tak dużo, że właściwie trudno powiedzieć, o co chodzi. Właściwie w każdym kraju rozkład sił społecznych wyglądał trochę inaczej. Ale oczywiście można powiedzieć, że bizantynizm to jest idea taka, żeby państwo objęło wszystkich bezpośrednie posiadanie i nie było wysepek wolności. Okej, tylko że Kościół nie jest jedyną wysepką wolności, on jest tylko jedną z możliwych. Jest to ponadpaństwowa instytucja, która w jakiś sposób może negować władzę państwa. Czy efekt jest wolnościowy, jakby chciał konieczny? To bardzo różnie wygląda. To czasem na przykład Kościół jest sojusz tronu i ołtarza i wtedy trudno powiedzieć, że efekt jest wolnościowy. Ja tu abstrahuję zupełnie od tych wszystkich twierdzeń o prawdziwości religii i tak dalej, bo dla mnie to nic nie oznacza, jestem ateistą, ale doktryna koniecznego właściwie nie jest religijna. Ona chce nam jakby połączyć wolność i Kościół katolicki. I dlatego jest niesłychanie ciekawa, jako konserwatywny sposób, chrześcijaństwo konserwatywne, bo jest też konserwatyzm zupełnie świecki, taki jak u Nietzschego albo Evoli, którzy uważali, że chrześcijaństwo jest antykonserwatywne, jest rewolucyjne i nie powinno go być. Ale chrześcijański nurt konserwatyzmu może za pomocą tego rzekomego połączenia między Kościołem i wolnością, tak jako wyrwie w monarchii absolutnej, co jest absurdem, dlatego że Kościół był podporą wielu monarchii absolutnych, i w niektórych państwach owszem się z nimi trochę kłócił. I teraz zabawna jest w ogóle też koncepcja szlachty i kościoła jako ludzi, którzy ponieważ stoją między chłopem na przykład a monarchą, to bronią wolności. No, dla chłopa ta bliska władza, która była całkowicie nienaruszalna, władza pana feudalnego, czy to był biskup, książę biskup, który miał ziemię, czy to był... A przypomnę, że książę biskup mógł mieć ziemię we wszystkich częściach, tak, były Ferrarze na przykład, nad Ferrarą panowali biskupi i było to dosyć twarde panowanie. Także mamy, no cóż, mamy wyraźnie pokazane, że to, że ktoś jest tam te force intermediaire, jak mówiono, jak mówili konserwatyści francuscy po rewolucji francuskiej, Te siły pośredniczące, one mogą osłabiać wpływ władzy one na pewno będą osłabiać wpływ władzy w sensie króla i dworu na to, jak żyje ten człowiek na dole społeczeństwa, ale doza wolności, jaką się cieszy, może być bardzo różna nadal. Ona może być właśnie większa przez to, że król może napomnieć tego szlachcica. I prawdopodobnie wtedy jest. Także monarchia absolutna działa tutaj prowolnościowo wtedy, a nie antywolnościowo, prowolnościowo. Monarchia absolutna, która bierze przecież pod but szlachtę. Także to połączenie właśnie wolność, cywilizacja łacińska jest strasznie, strasznie ciężkie do udowodnienia. Jest więcej rysów niż cegiełek w tym konstrukcie.
Cywilizacja łacińska, która by naprawdę było wiadomo co chodzi, to byłaby cywilizacja Rzymu starożytnego. Ale o takiej cywilizacji konecznie nie mówi.